Urzędzie Miasta Sieradza odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Podjęto na niej m.in. uchwałę dotyczącą zmian w budżecie miasta. Panie Prezydencie, kolejne zmiany w budżecie. Tym razem przeznaczycie spore środki na zakup sprzętu. Tak, będzie to sprzęt przeznaczony na stadion, bo musimy liczyć się z tym, że mamy nowy, piękny stadion, nową trawę, bieżnię. I chcemy to utrzymać w należytym porządku, ale może pan dyrektor powie dokładnie, na co te pieniążki będą przeznaczone. Bardzo proszę. Będzie to nowoczesnego typu ciągnik z całym oprzyrządowaniem do pielęgnacji głównie powierzchni zielonych. Mam tu na myśli zarówno murawę na stadionie, jak i boisko przy szkole podstawowej nr 10, nowe boisko na osiedlu za szpitalem. To wszystko wymaga pielęgnacji, aby utrzymać w należytym porządku, aby można na nich rozgrywać ciekawe imprezy sportowe, piłki nożnej przede wszystkim. Podczas sesji pojawiły się także informacje na temat planowanych w przyszłym roku wydarzeń sportowych w Sieradzu. Chciałem Państwa poinformować, że mamy niespodziankę, mamy bardzo dobrą wiadomość. W przyszłym roku w czerwcu na naszym stadionie odbędą się Mistrzostwa Polski zarówno juniorów, jak i seniorów w biegu na 5000 metrów. Jest to pokłosie tego, że bardzo dobrze zorganizowane były Mistrzostwa Polski do lat 23 i tu pokłon w stronę pana dyrektora i w stronę jego pracowników, bo to zostało docenione i myślę, że docenione zostało też to, że stadion jest nie tylko ładny, ale także funkcjonalny. Zawodnicy są bardzo zadowoleni. No właśnie, ta impreza jest jedną z nielicznych wyłączonych rzeczywiście przez PESLA. To jest jedna duża impreza Mistrzostwa Polski na 5000 metrów, prawda? Tak, myśmy co prawda wystąpili o 10 tysięcy metrów, niemniej jednak Polski Związek Lekkoatletyczny przydzielił nam organizację Mistrzostw Polskich na 5 tysięcy metrów, zarówno juniorów, jak i seniorów, i to kobiet i mężczyzn. Myślę, że to zamknie się w granicach gdzieś 2,5 godziny, natomiast chcemy dodać jeszcze dodatkowe konkurencje, aby rozszerzyć tę propozycję sportową o niektóre biegi sprinterskie, o skoki. Myślę tutaj o skoku w dal, o trójskoku, skoków z wyż. To wszystko zamknęłoby się w granicach 4-4,5 godziny i by było znów świetnym widowiskiem sportowym na sieradzkim odnowionym stadionie. W przyszłym roku na tym obiekcie również będą rywalizowały osoby niepełnosprawne i będzie również Dzień Olimpijczyka. Tak, na miesiąc czerwiec to Wojewódzki Dzień Olimpijczyka organizowany w Sieradzu. Był tu pan Mieczysław Nowicki, rozmawiał z prezydentem, dograli termin tego i będziemy organizatorami jako miasto Dnia Olimpijczyka w Sieradzu. Poza tym w miesiącu wrześniu para lekkoatletyczny, zawody, jeśli chodzi o cały cykl, taka nowość jest w Polsce, nowinka, cykl turniejów czy rozgrywek w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych. U nas będzie ta ostatnia runda finałowa właśnie w Sieradzu. Wniosek z tego, że ten nowo wybudowany obieg oddany do użytku mieszkańcom, przede wszystkim sportowcom z całej Polski, zaczyna żyć. Zaczyna żyć i o to chodziło, żeby nie służył tylko nam, ale tak, żeby rozsławiał nasze miasto, a także, żeby przyjeżdżali tutaj inni sportowcy, którzy spędzają w tym naszym mieście kilka dni, organizują meetingi, organizują treningi, też jest dużo zapytań, żeby takie obozy przygotowawcze i myślę, że to w tym kierunku powinno iść i jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Na sesji podsumowano także działalność radnych w minionej kadencji.